Witam Was, z tej strony Bartek i dzisiaj zapraszam Was na recenzję kolejnego dysku przenośnego, tym razem model od Transcend 25H3. Natomiast to, co wyróżnia ten produkt, to to, że dysk przenośny jest po prostu odporny na upadki. Zapraszam na recenzję. Dobra, tak więc na sam początek zobaczymy, jakie tutaj mamy informacje o tym produkcie na samym pudełku. Samo pudełko wygląda w taki właśnie sposób. Co do tego, co mamy zawarte z przodu, Triple Protection, to zaraz Wam o tym powiem, ponieważ dysk jest właśnie chroniony przez to, że jest odporny na upadki. Tutaj mamy oczywiście informację o tym, że był drop tested, shockproof. Bardzo fajna rzecz, czyli One Touch Backup. Jest tu taki właśnie przycisk na tym dysku umieszczony, który również Wam zaraz pokażę. Mamy 3 lata gwarancji. Jaką testuję, jest to 2 GB. Jeszcze raz przypomnę model StoreJet 25H3. Jakie wersje tego dysku możemy sobie nabyć? Mamy 500 GB, 1 TB, a także 2 TB. Z tego co wiem, wersja 2 TB kosztuje lekko ponad 400 zł, natomiast ta najtańsza wersja lekko ponad 200 zł, tak więc taki jest właśnie tutaj widełki, jeśli chodzi właśnie o ceny. Tutaj na lewej krawędzi również pudełka mamy informację o tym przycisku do backupu, o czym zaraz Wam tutaj powiem. Natomiast tutaj z tyłu jeszcze mamy też ciekawe informacje. Oczywiście dysk 2,5 cala, no to wiadomo. Natomiast bardzo zaciekawiło mnie to, czyli temperatury, w jakich może działać ten dysk. Mamy od 5 stopni do 55 stopni Celsjusza. To się oczywiście zamienia na Fahrenheity 41 oraz 135, 131, jeśli by kogoś to ciekawiło, jeśli chodzi o stopnie Fahrenheita. Dobra, przejdźmy sobie już do samego dysku. No i tym, czym się wyróżnia, to to, że tak naprawdę może nazwę to case. Po prostu jest w case'ie takim, można powiedzieć właśnie w taki oto sposób, ponieważ ten element taki gumowy, który stanowi też tą przednią tutaj część, też gumowaną, tylną w zasadzie cały dysk pokrywa, to możemy sobie tutaj z tego dysku ściągnąć. Co mi się spodobało, to to, że jest to taki dookoła praktycznie gumowane tworzywo sztuczne, właśnie z większą przewagą gumy w sobie. Właśnie zapewnia nam naprawdę fajny chwyt, jeśli po prostu chcemy przenosić ze sobą w dłoniach dysk. Naprawdę bardzo fajnie on się utrzyma tutaj w naszych dłoniach, ale tak naprawdę ten materiał ma za zadanie spełniać jedną kluczową rzecz, czyli amortyzować wszelkie upadki naszego dysku i z tego co sprawdzałem, robi to naprawdę bardzo dobrze. Kolejna sprawa, jest to taki przycisk, o którym właśnie Wam wspominałem przy okazji omawiania pudełka. Służy on tak naprawdę albo do auto backupu po jednym naciśnięciu, albo do szybkiego rozłączenia z naszym komputerem. W tym celu wystarczy również jeden raz sobie nacisnąć i dysk się od razu nam odłącza od naszego komputera. Co do tego, co dostajemy w zestawie, no to oczywiście sam dysk, dostajemy kabel micro USB 3.0, karta gwarancyjna, szybki start i tak naprawdę to jest tyle, co tutaj dostajemy w zestawie. Jeśli chodzi o czas kopiowania plików, tak naprawdę to jest wszystko to samo, co w innych dyskach, jeśli chodzi właśnie o USB 3.0. Bardzo podobny czas kopiowania na przykład folderu ze zdjęciami, który waży około 2 GB, tak więc tutaj pod tym względem również nie mam większych zastrzeżeń. No i tak przechodząc do podsumowania, bo myślę, że jeśli chodzi o dysk przenośny, tutaj nie ma co jakoś dużo się nad tym produktem rozwodzić. Na pewno jakim osobom to się przyda? Przyda się to osobom, które pracują w ciężkich warunkach, potrzebują właśnie dysku o takiej pojemności, a nie innej właśnie, i potrzebują również dysku, który będzie odporny na jakieś upadki, na piach i inne tego typu rzeczy. No i tutaj z czystym sumieniem mogę polecić właśnie Transcend StoreJet 25H3 i myślę, że w takim zastosowaniu ten dysk sprawdzi się jak najbardziej bardzo dobrze. Na koniec jeszcze mówiąc, oczywiście tutaj dostajemy w zestawie oprogramowanie dla naszego komputera, dla Maca, a także dla Windowsa, więc to możemy sobie również tutaj bez problemu zainstalować. Dobra, tak więc to jest na tyle, jeśli chodzi o taką krótką recenzję, prezentację dysku przenośnego Transcend StoreJet 25H3. Naprawdę bardzo fajny produkt i przede wszystkim dość odporny. Dobra, tak więc tymczasem się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was. Na razie.